Dość już czekaliśmy. Jeśli ktoś się spóźnia, trudno. Lordzie Edelbreck, tej radzie przewodniczy komendantka, nie ty. Obawiam się o los wiosek na równinach. Grasuje tu armia. Armia pomiotów, a żołnierze wracają do czuwania. To nie... Komendantko! Komendantko! O co chodzi, dziewczyno? Armia mrocznych pomiotów zbliża się do Amarantu. Stwórco, dopomóż nam! Atakują miasto? Niektórzy z żołnierzy twierdzy wciąż tam są. Miasto nie podda się bez walki. Nasze pełne siły nie zdążą tam dotrzeć na czas. Ale mniejszemu oddziałowi może się udać. Ale to samobójstwo! Musimy spróbować. Walka z hordą mrocznych pomiotów i niemal pewna śmierć? Ani się wasz mnie tu zostawić, komendantko. Kogo weźmiesz ze sobą, komendantko? I tak już jestem martwa. Nie mam nic do stracenia. Kogo jeszcze weźmiesz ze sobą? A ja już myślałem, że osiądę na stare lata w wiosce z tłustą żoną i kilkoma ponętnymi kochankami. Ech, będzie to musiało poczekać. Kogo jeszcze weźmiesz ze sobą? Z początku, gdy przyjęłaś mnie do zakonu, myślałem, że zupełnie postradałaś zmysły. Ale odkupienie... Można oddać za to życie bez wahania. A zatem postanowione. Dopilnuję, by nikt nie zagroził zapasom piwa. Zostaw dla mnie parę pomiocich żyć do skopania, dobra? Jeśli kiedykolwiek w ciebie wątpiłem, teraz nie jestem w stanie. Walcz szlachetnie. Jeśli masz umrzeć, umrzyj z honorem. Niechaj wiatr zawsze wieje ci w plecy, komendantko. Reszta z nas zostanie tutaj. Niech Stwórca macie w swojej opiece, komendantko.
błagam, szara strażniczko, uratuj moją rodzinę. Jest w mieście. Uspokójcie się, proszę, muszę pomówić z komendantką. Komendantko, cieszę się, że tu jesteś, ale obawiam się, że w tej chwili niewiele możemy zrobić. Kilka dni temu, w środku nocy, spod ziemi pod miastem wyłoniła się horda obrzydliwych stworzeń. Niszczyły wszystko, czego się dotknęły. Roznosiły zarazę. O świcie zaatakowały nas pozostałe pomioty. Komendantko, przybyłaś za późno. Amarant przepadł. Budynki stoją, owszem, ale od kiedy pojawiły się te stwory, nie pozostało raczej wielu żywych mieszkańców. Zaraza, którą roznoszą, jest mordercza. Przed upływem pierwszego dnia straciliśmy co najmniej ćwierć miasta. Konstablu! Zbliża się jakiś pomiot! Sam! Łucznicy! Gotuj broń! Pokój! Nie zabijać! Ja rozmawiać! Architekt mieć wiadomość do szara strażniczka! Armia matki maszerować do twierdza czuwania. Ona teraz atakować. Architekt mnie wysłać, żeby ostrzec. Wy musieć obronić twierdza, a potem wykończyć matka w jej legowisko. Szarzy strażnicy, oni być cenni dla architekt. Matka wiedzieć. Jeśli wyruszymy natychmiast, może zdążymy z odsieczą dla twierdzy. A co z pomiotami tutaj? Niedługo one też iść do twierdza czuwania. Matka chcieć zniszczyć twierdza, gruzy, ruiny. Mroczny pomiot ma rację. Nie możemy zostawić sobie za plecami drugiej armii. Konstabl mówi, że miasto przepadło. Zniszczmy je więc. Niech spłonie razem z pomiotami. Komendantko. Amarant padł już dawno. Nie możemy pozwolić, by padła również twierdza czuwania. Komendantko, nie możemy uratować Amarantu. Pomioty zdobyły miasto, ale twierdzę da się ocalić. Jeśli zniszczymy to miasto, nie jesteśmy lepsi od pomiotów. Komendantka ma rację. Musimy spróbować. Nie chcę patrzeć, jak pożar szaleje po tych ulicach, ale chyba nie mamy wyboru. Na to trzeba będzie cudu. Dobrze, komendantko. Wedle rozkazu. Nie, nie. Jeśli wy zostać, matka dostać to, co chce. Ja pójść, zrobić, co mówi szara strażniczka. A zatem Amarant. Pomioty nigdy nie atakują w tak zorganizowany sposób. Coś musi nimi dowodzić. Jeśli pozbędziemy się dowódców mrocznych pomiotów, będziemy mieli czas, by poszukać niedobitków. Powodzenia i niechaj Stwórca nam sprzyja. Oczywiście. Jak każesz.
porządku. Dzięki. Komendantko straży, doniesiono nam, że do miasta zbliża się kolejna fala mrocznych pomiotów. Dotrą tu w ciągu jednego dnia. Większość z tych, którzy przeżyli, schroniła się w świątyni. Straż miejska dowodzi stamtąd obroną miasta. Możesz tam odpocząć i odnowić zapasy. Ja i moi ludzie poszukamy niedobitków. Komendantko, szybko! Pomioty cały czas przedostają się do środka! Co tam, bramy? Pomioty wychodzą z karczmy! Niech ci Stwórca błogosławi, komendantko! Ludzie zbyt lekce sobie ważą sprawy duchowe.
Oczywiście. Jasne. To jakaś pułapka. Jak najszybciej. Jak sobie życzę. Teraz na razie.
naszej narodzie. Wszędzie tam, gdzie ich nie... To w porządku. Yeah.
Mroczne pomioty ruszyły do odwrotu. Nie wiemy wiele, ale to, co słyszeliśmy, nie brzmi dobrze. Posłaniec architekta powiedział nam, gdzie znajduje się leże matki. Musimy ruszać za nią. Posłaniec mówił, że architekt również zamierzał zabić matkę. Nie wiem, co o tym sądzić. Komendantko, co mamy zrobić z posłańcem? Wedle rozkazu. Stwórca z tobą, komendantko. Chwała Stwórcy! Pomioty niszczą wszystko na swojej drodze. Tym się zajmijmy. No chodź, tu stawką jest życie. Sam stwórca cię nam zesłał, komendantko.